profesorze, czy ta strategia ma ręce i nogi? Czy w praktyce to się sprawdzi? No, czy strategia ma ręce czy nogi, to nie sposób jeszcze odpowiedzieć, bo strategia dopiero będzie powstawać i będzie pisana. Założyliśmy sobie wstępnie, że potrzeba na to około 6 miesięcy, więc na to pytanie za 6 miesięcy odpowiem. No to czego bym sobie życzył, żeby się w tym dokumencie znalazło? Ja bym chciał, żeby ona była realizowalna i żeby udało się ją w tym założonym okresie 5 lat wcielić w życie i żeby w tym wymiarze, na który będzie zaplanowana, przyniosła poprawę sytuacji w onkologii. Jak to właśnie tak w praktyce walka z chorobami nowotworowymi w Polsce wygląda? Z czym mamy największe problemy? Czy rzeczywiście ta centralizacja tych ośrodków, gdzie są właśnie operacje wykonywane, a decentralizacja chemioterapii? My mamy wiele problemów. Pierwszym problemem, o którym mówił pan prezydent, jest rozproszenie usług. To, że mamy ponad 2000 ośrodków, które podpisały umowę na realizację pakietu onkologicznego, a niecałe 100 ośrodków robi 50 czy 70% pakietu. To jest jeden z problemów. Drugi problem to jest niska świadomość na temat badań profilaktycznych i stosunkowo niska zgłaszalność na te badania. Myślę, że tu musimy wypracować zupełnie nowy system współpracy ze społeczeństwem, z pacjentami, jak o tych badaniach informować, jak pozyskiwać chętnych do udziału w tej ścieżce. Kolejny problem to jest wyrównanie dostępu. Mamy ogromne różnice w dostępie geograficznym, zależnie od województwa, zależnie od miejsca zamieszkania. Kolejny problem to jest kwestia badań naukowych, zwłaszcza niekomercyjnych, czyli tego, żeby pacjenci onkologiczni mieli szansę korzystania z najnowszych leków właśnie poprzez udział w badaniach klinicznych. To jest cel, który jest założony w wielu strategiach walki z rakiem na świecie. To tak w skrócie. Pan prezydent o tym dość szeroko mówił, ale ja postaram się to jeszcze raz wytłumaczyć. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych to jest program interwencyjny, przede wszystkim sprzętowy. Program, który nie koncentrował się na jakości, na kompleksowości. On koncentrował się na doposażeniu ośrodków, przede wszystkim z zakresu radioterapii. Dzięki temu polska radioterapia, można powiedzieć, doszlusowała już niemalże do krajów Unii Europejskiej, do średniej unijnej. W ostatnim czasie trochę ten program przestawiano na działania profilaktyczne, ale on nie mógł spełnić swoich założeń, czyli właśnie poprawy wyleczalności, obniżenia zachorowalności, bo on nie tak był konstruowany. Strategia, o której mówimy, to jest program z zakresu zdrowia publicznego. To jest zupełnie inny dokument. Sieć, którą pani wspomniała, będzie pewnym jej elementem. Tak? Będzie wpisana w strategię, ale nie będzie elementem jedynym. Strategia to jest pojęcie daleko szersze, które obejmuje działania z zakresu edukacji, kształcenia, badań naukowych, a więc również z zakresu spoza Ministerstwa Zdrowia. Dlatego chodziło o to, aby jej nadać rangę międzyministerialną, tak? Ponadministerialną, rangę rządową. Jakie znaczenie dla pacjentów ma projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej? Ja mam nadzieję, że ten projekt doprowadzi, jak już powiedziałem, do napisania strategii, a sama strategia z kolei spowoduje obniżenie zachorowalności, spowoduje wcześniejszą wykrywalność chorób nowotworowych w niższych stadiach i spowoduje poprawę wyników leczenia, jak również poprawę jakości życia dla wszystkich pacjentów. Zresztą przedstawiciele pacjentów również będą włączyli w zespół, który tę ustawę pisze. Tę strategię, przepraszam. Czy jest progres w leczeniu nowotworów w Polsce? I tak, i nie. W pewnych nowotworach mamy postęp, na przykład w raku jelita grubego czy w raku prostaty, ale są nowotwory, gdzie postępu nie ma żadnego, na przykład w raku piersi. Są pewne niewielkie obszary, gdzie udało się dorównać średniej europejskiej. Tak jest na przykład w onkologii dziecięcej, której ja jestem przedstawicielem. I moim zdaniem to się udało dzięki temu, że doprowadziliśmy do współpracy międzyośrodkowej i do standaryzacji działań. Praktycznie dzieci w Polsce z określonym typem nowotworu są leczone w taki sam sposób. Skoordynowany sposób, mamy koordynatorów leczenia, mamy pewną centralizację i myślę, że ten model trzeba byłoby na większą skalę zastosować w onkologii dorosłych. Jak wypada Polska w leczeniu nowotworów w porównaniu do innych krajów europejskich? No my niestety o 5-10 punktów procentowych mamy niższe wyniki, tak można średnio powiedzieć, przeżyć. Czyli mamy spory obszar do poprawy i chcielibyśmy taką poprawę osiągnąć i to jest zasadniczy cel strategii również. Czego nam tak naprawdę najbardziej brakuje?
Ja myślę, że powiedziałem o tym na początku, najbardziej nam brakuje równego dostępu, brakuje nam standaryzacji leczenia, a z drugiej strony brakuje nam również i finansowania, bo jeżeli my chcemy realizować wszystko na odpowiednim poziomie, to na to są potrzebne pieniądze. I to jest problem, z którym mają do czynienia wszystkie kraje rozwinięte, ponieważ zmienia się zasadniczo sposób leczenia w onkologii, funkcjonowania. Zaczyna się leczenie celowane, zaczyna się leczenie spersonalizowane. Rak w pewien sposób staje się chorobą przewlekłą, która jest kontrolowana poprzez branie leków. Ale to wymaga długoletniego leczenia. To generuje ogromne koszty. Mamy nowe terapie, takie jak modyfikowane limfocyty T, tak zwane CAR T-cells. To są terapie, które kosztują miliony na jednego pacjenta. Z tymi wyzwaniami nie radzą sobie żadne systemy zdrowotne na świecie. A z drugiej strony mamy możliwość prostszych interwencji, o wiele tańszych, które obniżą nam częstość nowotworów. Na przykład szczepienia dziewczynek przeciwko HPV spowodują dramatyczny spadek zapewne częstości raka szyjki macicy. Czy zastosowanie na szeroką skalę badań przesiewowych tomokomputerowych u osób z grupy ryzyka powoduje wcześniejszą wykrywalność raka płuca w momencie, w którym on jeszcze jest operacyjny i podnosi w dramatyczny sposób przeżycia w stosunku do tego, z czym mamy do czynienia dziś. Dziękuję. A ja chciałam jeszcze dopytać o finansowanie. Padło tutaj pytanie o finansowanie, ale nadal nie jest to jasne. Czy strategia w jakiś sposób przeszereguje te pieniądze? O tym będzie można więcej powiedzieć, jak powstanie pierwszy harmonogram. Dlatego, że i to jest kolejne nowum, myślę bardzo ważne, że strategii towarzyszą roczne harmonogramy działań. Te harmonogramy obejmują również plany finansowe. One są zatwierdzane co roku w myśl projektu przez Radę Ministrów i są następnie przez ministra zdrowia, tak jak powiedziałem, w czasie konferencji sprawozdawane.